Start wiosenny jest kolejną niezwykle istotną cechą. Wszystkie odmiany, które posiadają bardzo szybki start wiosenny, takie jak Advokat, Desperado czy Rendy, znacznie lepiej wykorzystują wilgoć z gleby, która jest po zimie. Widzimy to chociażby dzisiaj, gdzie mierzymy się z dużym deficytem wody w glebie. Odmiany szybko startujące na wiosnę są w znacznie wyższych fazach rozwojowych niż te odmiany późno startujące. Te odmiany późne w zasadzie dopiero się budzą i od samego początku mają duży stres spowodowany z brakiem wilgoci w glebie. Proszę Państwa, a to, żeby zobrazować, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli o tych liściach, o pędach, o zawiązkach, wykopiemy teraz rośliny, akurat to jest odmiana Advokat i pokażemy Państwu, jak jest zbudowany system korzeniowy, jakie są włośniki i jakie są tak naprawdę zawiązki pod ten nasz przyszły plon. To może tu sobie podejdźmy. Mamy jakąś tam roślinę, żeby nie wybierać. Proszę Państwa, mamy roślinkę rzepaku, odmiana Advokat. Proszę zobaczyć, jaki mamy garnitur liści zbudowany. I tutaj Państwu pokażę to, co zresztą można było zobaczyć na jesieni, jak Państwo odpalicie, że tak powiem, nasz film zakończenia wegetacji. Zobaczcie Państwo, w kątkach liści mamy tak naprawdę pączki pędów bocznych i one się znajdują nawet tutaj troszeczkę, już mamy troszeczkę dalej, czyli to już nie są pączki, a już są żywe przyszłe rozgałęzienia, tak? Rzepak nam wytworzył odpowiedni garnitur liści. Możemy sobie policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To oczywiście tu już rozeta się buduje na nowo. Czyli był odpowiedni termin siewu, odpowiedni wigor. Roślina już została na jesieni zaprogramowana na przyszły plon. Proszę zobaczyć. Garnitur tych liści tak naprawdę też odpowiadał szlice korzeniowej, którą tutaj możemy sobie zobaczyć. Czy na pewno powyżej 2 cm. W literaturze się przyjęło, że od tak naprawdę centymetr średnica szyjki korzeniowej jest odpowiednio. Dziękuję. Weźmiemy tu taką sufniarkę, no, tak jak powiedziałem, powyżej 2 cm, także naprawdę roślina jest pokaźna. Proszę Państwa, mamy zawiązki. Pierwsza dawka azotu poszła w tym rzepaku, czyli została zastosowana około 106-110 kg. W tym momencie tak naprawdę my i Państwo pewnie czekamy na deszcz, żeby można było zastosować drugą dawkę azotu. Rzepak, tak jak Państwo widzicie, się poregenerował i w tym momencie pewnie za chwilę będziemy musieli zrobić zabieg tak zwany ochroniarski, bo tak jak u Państwa i u nas temperatury średniodobowe się podniosły, szczególnie w dzień, około 16-15 stopni. Nalot szkodników łodygowych już można zaobserwować w naczynkach żółtych, bo uważam, że to jest najlepszy monitoring. Progi szkodliwości zostały przekroczone, jeżeli chodzi o chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego i pewnie tutaj, tak jak rozmawialiśmy w gospodarstwie, będzie przewidziany, czy jest przewidziany zabieg na kontrolę szkodników. Do tego zabiegu rekomendujemy tak naprawdę preparat z Parviero, ewentualnie preparat na bazie deltametryny. Tutaj pewnie się Państwu też zapala lampka, ktoś pomyśli, a czemu nie preparat systemiczny. No otóż, proszę Państwa, my rekomendujemy takie rozwiązanie z tytułu tego, że od przyszłego tygodnia, tudzież od soboty, niedzieli ma być kolejne spadki temperatur. Szkodniki dopiero wyleciały, robią tak zwany żer uzupełniający, jeszcze nie składają jaj, dlatego wykonamy zabieg typowym preparatem kontaktowym. Do tego zabiegu, proszę Państwa, dołożymy mikroelementy i to będzie nasz nawóz mikroelementowy Inofert Mikro Rzepak. Również wspomożemy go około kilograma, być może do 1,5 kg dawką fosforu. Jest to nasz nawóz fosforowy o dużej koncentracji fosforu, ponad 500 gram i być może pokusimy się na dodanie do tego zabiegu troszeczkę boru. Chociaż tak jak Państwo tutaj widzicie, nie ma problemów, jeżeli chodzi o dziurę borową. Na jednej czy drugiej odmianie, jak sobie dzisiaj ocenialiśmy, takich problemów tutaj nie ma.